Ja wychodzę z założenia, że człowiek się uczy sam. Właściwie zwróćmy uwagę, czegokolwiek byśmy się nie uczyli, czy języków, czy matematyki, czy jazdy samochodem. Instruktor może nam pomóc, ale my się musimy tego nauczyć sami. Mi się wydaje, że to jest w ogóle szerszy problem, bo rola szkoły, nawet szkoły podstawowej, niestety tutaj jest dużo pamięciówki i tak dalej, natomiast szkoła nie uczy, jak się uczyć samemu. I ja często widzę, że na przykład moje rozmowy ze studentami, moje zajęcia w dużej mierze polegają na rozmowie i na tym, i na słuchaniu muzyki różnej, słuchaniu krytycznym, analitycznym, zwracaniu uwagi na pewne szczegóły, na pewne rozwiązania, czy też harmoniczne, czy melodyczne, czy rytmiczne, czy motywiczne, prawda? I to jest dosyć interesujące. Natomiast jestem taki element, ja tu muszę sięgnąć do pamięcią do swoich wczesnych lat, jak próbowałem się uczyć jazzu. Miałem taką płytę nerdowskiej wytwórni Amiga, czy Louis, jakiś przedruk pewnie z RFN-owskich płyt, gdzie Louis Armstrong śpiewał i grał Ain't Misbehaving. Ja próbowałem spisać, czyli dokonać transkrypcji tego i nawet spisałem melodię, ale oczywiście harmonicznie byłem zbyt cienki, żeby się tego nauczyć. Poszedłem wtedy do księgarni muzycznej, zapytałem, czy mają jakieś wydawnictwa jazzowe. Pani mnie wyśmiała i zaproponowała Ragtime Scotta Joplina. Więc wróciłem do domu i stwierdziłem, no nic, trzeba spisywać. I zupełnie niechcący odkryłem własną drogę takiej edukacji, czyli muzycznej, czyli kopiowanie solówek. Tam był Wynton Kelly, Red Garland, Bill Evans, cała plejada znakomitych pianistów, Hank Jones, Tommy Flanagan. I właściwie odkryłem wtedy, to było we Wrocławiu bardzo dawno temu, podobnych wariatów jak ja, typu Piotr Wojtasik, Darek Oleszkiewicz i paru innych kolegów. No i razem zagłębialiśmy tajniki muzyki i to było ciekawe, ponieważ dzisiaj młodzież ma wszystko, tak naprawdę wszystko jest w zasięgu ręki, jest YouTube, Spotify, do wszystkich nagrań czyli jest, można powiedzieć paradoksalnie, zbyt łatwo, to znaczy jest duży szum informacyjny, w związku z czym trudniej jest dokonać świadomego wyboru.